pamiętasz po raz, który jesteście na targach w firmie Abro? Tak, pamiętam, drugi raz. A co takiego nowego prezentujecie podczas tej edycji? Mamy taki nowy produkt. Naszą taką główną marką wiodącą są produkty firmy Snowmana. A mamy tak, podpisaliśmy umowę z firmą Molin, produkty firma Viva, które są takim całkowitym uzupełnieniem produktów firmy, o której wspomniałem. Są to zakreślacze fluorescencyjne, zakreślacze pastelowe. Ważna uwaga, 72 godziny nie wysychają po otwarciu. Bardzo ładne, naturalne kolory, tak? Ale co rozumiesz, że po otwarciu? Znaczy, że jak otworzy się i nie zatyczki nie założy, znaczy, że nie zaschną? Tak, dokładnie tak. Jeżeli nie założymy zatyczki, zapomnimy, przechodzimy na drugi dzień do pracy, w nienaruszonym stanie zostajemy. Poczekaj, Tomku, bo ja pisałam o tym, że macie tą nową ofertę. To jest marka Viva. Macie wyłączność na Polskę? Tak, mam wyłączność na Polskę. Oni są w ogóle na polskim rynku pierwszy raz. Tutaj weszli jakby przez nas. Mamy podpisaną umowę na wyłączność. Myślę, że produkt się bardzo dobrze będzie sprzedawał. Bardzo dobrej jakości. Ile macie produktów w asortymencie? Wiem, że macie pastele, wiem, że macie neony, że macie metaliczne takie. Tak, i widzę, że macie do tablic. Tak, do białych tablic. I permanentne. Okej, okay. No to opowiedz coś więcej o tej marce. Marker do białych tablic. Tutaj taką uwagą godną właśnie jest to, że on w ogóle nie brudzi białych tablic. Nie brudzi białych tablic. Wiadomo. Rozumiem, że łatwo po prostu jest zmyć go, tak? Nie, łatwo. To znaczy, nie brudzi tablic. Łatwo go zetrzeć na sucho, tak? Okej, okay, no właśnie zmyć. Nie trzeba po jakimś czasie, zawsze pojawiają się jakieś smugi na białej tablicy, po jakimś tam kilkukrotnym używaniu, malowaniu, pisaniu. Musimy potem ją odpowiednim preparatem przemyć. Oczywiście taki preparat też mamy w naszej ofercie. No, wy już w ofercie mieliście permanentne markery, tak, ale to jest z tej nowej marki, tak? Mamy permanentne markery, ale nie mamy takich dużych kompletów. Komplet z 8 sztuk się składa. Tutaj taką najważniejszą uwagą jest tak samo jak to, co wspomniałem przy zakreślaczach, z tym, że tutaj mamy informację od producenta, więc musimy mu wierzyć, 2 tygodnie marker nie wysycha po zdjęciu skówki. Także tu nawet jak wrócimy po urlopie, zastajemy To jest chyba bardzo istotne, nie? Oczywiście, że tak. Mhm. Jak najbardziej. Dobra, no to suche ścieralne jak długo bez zatyczki wytrzymają, bo to jest chyba taki walor tych produktów. Marker sucho ścieralny po otwarciu wytrzymuje 72 godziny, 3 doby. A permanentny? Permanentny aż 2 tygodnie. A te neony i fluo? Zakreślacze 72 godziny, 3 doby. A jeszcze macie te metalizowane, dobrze mówię? Tak, metaliczne, tak. Też jak taki produkt niszowy na rynku. Mamy, to jest taki marker typowy do malowania pociennych powierzchni. Ale widzę, że chowasz tutaj taki jakiś hicior. No właśnie, co to jest? Tak, hicior, tak. Hiciorem to by był może się ze 3 miesiące temu. Jest to produkt bardzo, jeszcze parę miesięcy temu, długo poszukiwany na rynku. Marker permanentny biały. My mamy taki bardzo gruby, myślę, że chyba najgrubszy tutaj w ofercie. On w 100% zastępuje marker olejowy. Olejowy jest dużo droższym markerem. Powiedzmy 1/3 ceny. A jak najbardziej gdzieś tam na produkcjach, w różnych firmach marker jest przydatny. Okay. Jesteśmy na targach Abro, a co tak naprawdę najbardziej klientom się z całej waszej oferty podoba? Właściwie to cały nasz asortyment. Mamy takie marki znane na całym rynku, marki firmy Bostik, Rapesco, Alpino. Są to marki od wielu, wielu lat znane na rynku. Cały przekrój. To czyli wszystko.